Moje nazwisko Mielniczuk, imię Stanisław. Zamieszkałem w Chełmie i takie moje może pierwsze wspomnienia, żeby to było dla młodzieży, dla mojego pokolenia, wydarzenia z 13 grudnia 81 roku. Od rana się obudziliśmy, nikt nic nie wiedział, co się dzieje. Telewizja była nieczynna. Po jakimś czasie pokazało się, wystąpił Jaruzelski, że jest prowadzony stan wojenny. Rano wtedy poszedłem do kościoła tutaj, do swojej parafii Rozesłania Apostołów. Po kościele, po mszy, chciałem przejść zobaczyć, co się dzieje tam, gdzie była siedziba Solidarności. To było na ulicy Drescher. Ale trzeba było uważać, bo wiadomo, już się wiedziało, co się dzieje, że ktoś może to, jakieś osoby, wiadomo, SB może wszystkie śledzić. Z daleka przejrzałem, co tam jest. Ja zobaczyłem poblombowane drzwi. Wróciłem do domu. No i teraz nikt nic nie wiedział, kto jest, gdzie internowanie, bo to była pierwsza tura, która została internowana w nocy z 13 grudnia. I teraz do kogo się udać, z kim porozmawiać, co to w ogóle, gdzie, jakie osoby znajome są. Na następny dzień, to znaczy był poniedziałek, pracowałem akurat w Zakładzie Komunikacji Miejskiej wtedy tutaj w Chełmie. Obecnie to jest LA tak zwane. Kiedyś był na Wołyńskiej Zakład Komunikacji Miejskiej. Tam się dowiedziałem, że przewodniczący Solidarności jest internowany. O tyle, to sobie przypominam, chyba również internowany był przewodniczący chyba Komisji Rewizyjnej. No ale nikt nic nie wiedział, gdzie oni mieszkają, jak z tymi się rodzinami skontaktować. Każda się dowiedziałem, gdzie tam mieszka właśnie przewodniczący, święty pamięci już w tej chwili, Wiesio Kaszmarek. Za chyba 2 czy 3 dni zaszedłem tam do niego do domu, dowiedzieć się po prostu, co, jak tam rodzina to przeżywa, czy coś wiedzą jakieś. Ale za jakiś okres czasu, pomalutko, zaczęliśmy się po prostu dowiadywać, gdzie kto, ktoś jeszcze jest znajomych. Była taka, ona była, o ile pamiętam, to była chyba sekretarką pani Dunsia Pleczu, która mieszkała też na Ogrodowej ulicy. Skontaktowałem się z nią. To był jakiś tydzień po stanie chyba wojennym. Ona skontaktowała się tam jeszcze chyba z jedną czy dwoma osobami i zaczęliśmy pomału dochodzić, kto gdzie mieszka, żeby jakoś tym rodzinom pomóc. I tak po jakieś około, jeszcze chyba przed świętami Bożego Narodzenia, mieliśmy już taką pełną grupę 3 czy 4 osób i każdy miał za zadanie dowiedzieć się, gdzie te rodziny mieszkają. Jakoś na święta po prostu ich jakoś wspomóc. Później ta grupa nasza się rozrosła do 7 osób. W tej grupie był też już nieżyjący, święty pamięci Władysław Dmuch. O, i ja miał zadanie, bo mieszkałem kiedyś na 30-leciu, z tego osiedla dowiedzieć się, gdzie ktoś tam w tych po prostu rodzin jest. I zaczęliśmy po prostu już pomóc na święta tym osobom, którym ich mężowie byli internowani, jakoś zorganizować malutko pomoc świąteczną. No i od tego czasu zaczęliśmy się spotykać. Co jakiś tydzień czasu, to już był po nowym roku,
zorganizowaliśmy pewną taką grupę, mieliśmy kilka spotkań. Nawet u mnie w domu było spotkanie tej grupy. Później pamiętam też jakiegoś takiego kolegę, też od niego w domu. I zorganizowaliśmy tak, żeby robić małą, niewielką pomoc dla tych rodzin. Następnie skontaktował się z nami taki, nie pamiętam jego nazwiska, młody człowiek, górnik z kopalni Halemba. I opowiedział nam wszystko, jak tam przebiegały strajki w tej kopalni. Jak tam się organizowało to wszystko. I to zostało opisane. I zaczęliśmy to opisywać i wypuszczać takie wiadomości już na terenie miasta. Były osoby, które to drukowały i to poszło na miasto. Niewiele to trwało, długośmy się nie porządzili, jak to mówią. Jeszcze przez tydzień i w lutym cała nasza grupa, jeszcze parę osób, zostało wszystko aresztowanych. A że to był okres stanu wojennego, to tym osobom, które działały w stanie wojennym, groziło jedno. Wyrok więzienia. I zostaliśmy zatrzymani na 48 godzin i po 48 godzinach dostaliśmy prokuratora. Także pamiętam akurat gmachu, prokurator i zależy do jakiego prokuratora kto popadł. No byli prokuratorzy naprawdę, to sobie pamiętam bardzo dobrze, że byli prokuratorzy, którzy naprawdę byli Polakami. A kto popadł do innych prokuratorów, no to dostali sankcję od razu 3-miesięczną. U mnie było tak, że prokurator akurat, no może tak było szczęście moje, że popadłem do takiego prokuratora, że był, można powiedzieć, Polakiem. I on nie winił mnie. No to on tylko wiedział to, że czy coś u mnie znaleziono. Ja mówię, nic. I zostałem uniewinniony. Otrzymałem dowód, wszystko powrotem. Ale dla policji to nie było, to, przepraszam, to była milicja. No, nie mogłem pójść, no bo wszystko zostało tutaj na komendzie. Jak to mówią, sznurówki, nie sznurówki, to wszystko było tam. To już odwieźli nas powrotem na komendę. Była późna godzina nocna. I do celi z powrotem prowadzili. Za jakiś czas wywołują. No i mówią, żeby podpisać, wyrazić zgodę na internowanie. Z tych nerwów po prostu powiedziałem, że ja nie podpiszę. Jak ja mam wyrazić zgodę na wyrażenie zgody na internowanie? Na jakiej zasadzie? Dłuższy okres czasu, godzinę czasu tam się targowali, ale wreszcie powiedziano mi tak. Jak pan chce to podpisać? Ja mówię, że tylko przyjmuję do wiadomości. No i tak zostało. Jeszcześmy chyba na Wysokiej przesiedzieli chyba 2 doby i wywieziono nas już jako internowanych do Włodawy. Tam nas przetrzymywano. To może nie wszyscy, bo koledzy i inni, którzy nawet 13 grudnia byli internowani, długo więcej siedzieli. Ale jeszcze co było? Prowadzone było przeciwko nam, kilku osobom, dochodzenie prokuratorskie, było śledztwo. I jakieś 2 czy 3 tygodniach przyjechał nasz tak zwany opiekun, bo tak sobie byli opiekunowie. Każdy zakład miał swoich opiekunów z SB. No i powiedział, że najprawdopodobniej śledztwo zostanie umorzone, bo nie ma dowodów. Postraszyłem tamtego SB-ka jeszcze, że jak tak, to ja was podaję do
do sądu za nielegalne przetrzymywanie mnie tutaj. No i chyba już później, za jakieś 2 czy 3 tygodnie, bo w marcu wyszedłem, przyjechał cały szef tutaj SB, no rozmowy, no że będziemy już wychodzić. Wyszedłem z internowania w marcu, chyba 9 czy 10, nie pamiętam dokładnie. No i do zakładu pracy wróciłem z powrotem. Ten okres czasu 82 roku to był taki, już kwiecień, tam maj, czerwiec, jeszcze znajomy, to dużo się działo jeszcze w internowanych. I jak już wrócili, no nasz przewodniczący wrócił z internowania, jeszcze inne osoby i już gdzieś pamiętam, chyba listopad, może grudzień, wrócił przewodniczący regionu, świętej pamięci Mikos. Skontaktowałem się z nim, bo się dowiedziałem, że wrócił, czy ma pracę. I u siebie w zakładzie zaczęliśmy po prostu przygotować jakoś po prostu dla niego pomoc. Bo był bez pracy, żeby jakieś tam parę złotych mu po prostu wręcz na przeżycie. No, zbliżały się święta. Następnie, już to był chyba 83 rok, zaczęliśmy tworzyć u siebie w zakładzie podziemną strukturę Solidarności. Powstało kilka grup, zorganizowałem to, tak zwane trójki to były, gdzie robiliśmy sobie tak samo jak za czasów związkowych, składki jako członkowie i to były przeznaczane na pomoc dla rodzin, czyli to by w razie było aresztowania, część na, jako na region, na różne prasy, bo trzeba było to te prasy podziemno zorganizować, roznieść. I taki okres 83 roku przetrwaliśmy i w 84 roku, to była słynna taka nagonka tutaj w Stałym Chełmie, to wtedy chyba, to był marzec, nie pamiętam, i chyba, wiecie, 84 roku, gdzie w tych okresie czasu zostało zatrzymanych chyba około 100 ludzi, działaczy. Chyba, jak się nie mylę, to było w kwietniu. I zostałem aresztowany już, prokuratora dostałem, dostałem sankcji. Siedziałem na wysokiej gdzieś do około 1,5 czy 2 miesięcy. I później zamieniono mi ten areszt na dozór milicyjny, który trwał do okresu 20. Jak ogłoszono amnestię 22 lipca. Nie można było wtedy bez meldowania się, co tydzień musiałem się meldować na komendzie miejskiej, a żeby opuścić miejsce zamieszkania, trzeba było mieć zezwolenie. I dopiero po ogłoszeniu amnestii już ten dozór milicyjny został uniony. I to może w skrócie tak tyle, co w mojej działalności było w czasie stanu wojennego.